Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Wraz z wiosną, która już nadchodzi, wzmagają się w nas uczucia. Uczucia różne, ale zazwyczaj są to uczucia płynące prosto z serca. A może nawet i głębiej z duszy, bo przecież to dusza powoduje, że mamy odruchy właśnie wynikające właśnie z zakochania chociażby, bo niektórzy nawet wiosną się również zakochują. Skoro już się zakochują, skoro widzą to skąpo ubrane dziewice na ulicach, to zaczynają myśleć, jakby to uczucie przelać na papier, wypowiedzieć, może nauczyć się nawet na pamięć. I żeby nie przepisywać wierszy od Tuwima, jak to było w piosence, to proponuję, żeby może napisać swój wiersz, swój liryk. No ale żeby taki liryk napisać, to trzeba umieć. Trzeba mieć pewien warsztat, pewien zasób słów, no i talent najważniejsze. Niektórzy uważają, że warsztat jest najważniejszy. Ja z kolei myślę, że warsztat tak, ale talent, czy to komponowanie poezji, to szukanie, pod wpływem weny oczywiście, bo bez weny daleko nie zajedziemy, jest najważniejsze. Także wszystko się ze sobą splata i jest sztuka pisania dobrego wiersza, dekalog nawet tych właśnie strof lirycznych. Jak napisać taki wiersz? No trzeba znać i kulturowe podłoże poezji, liryk, literatury w ogóle, żeby się w tym móc przemieszczać, żeby nie powielać, bo epigoństwo jest czymś strasznym, powiedzmy sobie szczerze, natomiast ci, co przestrzegają przed pisaniem wierszy o miłości czy erotyku wręcz, nie mają racji, bo każde spojrzenie każdego człowieka jest inne. Kwestia oczywiście doboru formy, stylu i kontekstów tej miłości. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie już w 11 tygodniu 2017 roku. 11 tygodniu, który nam przyniesie prawie wiosnę. Prawie, bo 21 jeszcze, do 21 musimy jeszcze poczekać. No, rzecz jasna, że już w przyszłym tygodniu wiosna wybuchnie pełną parą, aczkolwiek meteorolodzy mówią, że na prawdziwe te temperatury ponad 15 stopni, to musimy poczekać jeszcze do kwietnia. Nieważne, ważne jest, że my ją czujemy. A skoro czujemy wiosnę, to również musimy poczuć sołtysów. Sołtysów, ci, którzy no, etymologicznie byli na wsi sędziami, mianowanymi przez pana feudała, a służący do zbierania różnych danin, ale jakie mieli wynagrodzenie, proszę państwa, dużo większe niż dzisiaj, te dietki poselskie czy ryczałt od tych podatków. Sołtys dzisiaj jest opiekunem wsi. Sołtys dzisiaj, a właściwie sołtyska, bo już w Polsce mamy co trzecie funkcję sołtysowską piastuje kobieta, a w naszym powiecie, w naszych gminach wręcz kobiety przeważają. Dlatego też będąc na obchodach Dnia Święta Sołtysa, Dnia Sołtysa 11 marca, a właściwie 10, bo dzień wcześniej, w Cegłowie właśnie wójt Uchman się tu stara bardzo i trzeba go za to pochwalić. Zrobiliśmy sobie fotę, to znaczy ja zrobiłem tym sołtysom, którzy są od początku ustroju samorządowego, a więc już 27 lat. Do podziwiania oczywiście, ponieważ
Myślę, że sołtysi są solą tej ziemi, a jeśli władze we wsi przejmują sołtyski, no to sol już z pieprzem nawet. Skoro jesteśmy już po okładce naszego numeru, to przejdźmy do środka. A właściwie wszystko widać już na okładce, ponieważ mamy i sesję Rady Miasta, nadzwyczajną sesję Rady Miasta, i wieczór poezji Krzysztofa Szczypiorskiego, i o olimpiadzie gospodyń w Jakubowie, i o złotych godach w Dębem Wielkim, i o konferencji nauczycielskiej, powiedzmy, o wpływie kultury na rozwój młodego człowieka, i o wygranym ostatnio meczu Mazowi. To w skrócie oczywiście, bo te zdjęcia ilustrują w skrócie, co w naszym tygodniku, co słychać w tym numerze. I 13 chyba nawet filmów, bo w tyle akurat udało nam się zgromadzić w naszej telewizji, co słychać, a może troszkę mniej. Zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Zaczniemy od sensacji. Sensacji, bo otóż minister Wargocka, Teresa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ustąpiła ze stanowiska. Tak mówi się, że to ze względów osobistych, w co ja osobiście nie do końca wierzę, ale niech będzie. Myślę, że pani poseł zechce nam wyjaśnić przed kamerami, dlaczegoż to właśnie ustąpiła z tak ważnej i poważnej funkcji, stanowiska, ale jak piszą niektórzy już w mediach społecznościowych, która nam tak niewiele dawała jako Mińskowi. No bo czy będziemy mieli naszą panią wiceminister, czy nie, to chyba reforma oświatowa się nie załamie. Druga sprawa to zbieranie właśnie podpisów przez platformersów tutaj naszych, miejscowych, którzy wyszli na ulicę i zbierali właśnie aprobatę, cerografy pod właśnie referendum dotyczące oświaty. Myślę, że to referendum się nie odbędzie niestety dla Platformy i reforma jest wdrażana, reforma stanie się faktem już od przyszłego roku szkolnego, od 1 września. Mamy list do redakcji z ZUS-u, który przestrzega, informuje i ostrzega, by każdy z nas zadbał o kapitał początkowy, by zgromadził odpowiednie dokumenty, zawnioskował do ZUS-u i właśnie tam się zarejestrował ten kapitał początkowy, bo to jest bardzo ważne. 34 chyba, czy nawet 7% tych, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę, nie ma tego kapitału początkowego zarejestrowanego. Sam zobaczę, bo żona już ma, a ja chyba jeszcze nie, więc jeszcze do emerytury trochę czasu, jeszcze 5 lat, no ale może im wcześniej, tym lepiej, żeby potem nie mieć kłopotów. Jakie kłopoty mogą być, poczytają sobie Państwo w naszym tygodniku. Nęci z chęci to rzecz o nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Wszystko wskazuje na to, że burmistrz Jakubowski razem ze swoimi zwolennikami chcą teraz robić politykę i gospodarkę miejską właśnie w czasie sesji nadzwyczajnej. Po to, by ustrzec się kłopotliwych pytań i interpelacji. Jakie są szczegóły? Też jest do poczytania w naszym tygodniku. Chcę tylko zaznaczyć, że główną rolę właśnie w tych pytaniach dotyczących właśnie przesunięć budżetowych i wydatkowania pieniędzy odegrała pani Monika Skrzyńska, radna Rady Miasta, która no niestety wybiera się już pod koniec marca rodzić i przy następnej sesji może jej zabraknąć. Co wtedy? No nie będzie po prostu dyskusji. Pochwalę panią Monikę. Stara się kobieta jak może, ale czy jej starania wobec tego, że już wszyscy
prawie wszyscy już przyklepują Jakubowskiemu. No ale zobaczymy, co będzie potem, jak się z tego wszystkiego będą tłumaczyć. No i proszę Państwa, wcale nie żale, to reportaż nasz i prasowy, i filmowy z Wieczoru Poezji w Bibliotece Pedagogicznej mego kolegi, a nawet powiedzmy sobie prawie no, przyjaciela, może nie takiego życiowego, ale literackiego na pewno, bo czytamy swoje wiersze i ja jego, a on moje i dyskutujemy na ten temat. Teraz wydał tomik Do Ciebie, Matko, nie do matki tej rodzicielki, ale do Matki Boskiej. Właśnie, co ciekawe, mamy tutaj pewne dywagacje na temat tej poezji, no i sztuki, to co, o czym rozwodziłem się w swoim felietonie, sztuki pisania dobrego wiersza, o czym tę sztukę, ten dekalog pokazała pani Gujska, poetka pisząca właściwie dla dzieci, głównie dla dzieci. Następna nasza rubryka, już tak idąc według stron, to porady prawne i trzeba być, by mieć, rzecz o tym, jak to jest, kiedy żona opuszcza męża, on umiera, opiekuje się nim rodzina, wnuczka, a ta żona nagle sobie przypomina, że ma tam przecież swoje. Czy może odzyskać od razu mieszkanie? Czy może wypędzić tych lokatorów? O tym właśnie w naszym felietonie prawniczym pani Majszyk, Agnieszki Majszyk, pani mecenas Agnieszki Majszyk, żeby już było dokładnie, państwo sobie poczytają. Rozbili bandę, czy drużynę, czy gang Miziołów. To jakieś pozostałości byłej Polany. Ja zresztą miałem przyjemność tych ludzi uczyć jeszcze w Mińskiej Czwórce. Różni to byli chłopcy. Teraz, jak widać, poszli w narkotyki i CBS ich rozbiła. Prawie 1,5 tony narkotyków. No to jest nie do wyobrażenia, żeby tyle zgromadzić. No i to są oczywiście konkretne pieniądze. Mińska policja jakoś sobie nie mogła z tym przez lata poradzić. Chodzą słuchy, że niektórzy policjanci współpracowali. Nie wiem jak, trudno mi tutaj posądzać, nie znamy faktów, ale coś w tym jest, skoro ten gang funkcjonował na obszarze Mińska i Garwolina i teraz CBS w końcu się za to wzięła. Może to tak jest, że tylko CBS może te sprawy szybko rozwiązać. Ja osobiście współczuję tym ludziom, którzy pochodzą z tych nizin takich, którzy no, uciekają się do przestępstwa, by być no, w miarę bogatym. Współczuję z jednego tylko powodu, bo bieda goni biedę. Oni nie mają wzorów, oni nie mają tych przywódców swoich, czy duchowych, czy ekonomicznych. Wiem, bo ja ich znam, uczyłem i traktując ich tak samo jak dzieci tych no, bogatych, czy w miarę bogatych rodzin, rodziców. Myślę, że no jak to by powiedzieć jako były nauczyciel? Myślę, że właśnie ci, którzy mieli problemy w nauce, ci, którzy chcąc grać w piłkę, bo ja również uczyłem wychowania fizycznego, starali się z tego języka polskiego mieć jak najlepszą ocenę, doceniają mój trud w tym dziele i co nieraz słyszę idąc ulicą, że właśnie Piątkowski to był wymagający, ale wiedział, co czyni, bo dzięki niemu ktoś tam coś tam poznał. Nie miał problemu potem w szkole średniej, jeśli w ogóle do niej poszedł. Nie wiem, czy ci panowie z tego gangu skończyli szkoły średnie. Myślę, że nie, ale to nie tak. Trzeba po prostu uczciwie pracować i tą łyżeczką jeść, a nie chochlą, bo można się niestety udławić. Byliśmy również w Jakubowie, gdzie
szumnie dosyć. Pani Wocial, pani wójt, Hanna Wocial wie, jak takie imprezy zorganizować przy okazji Dnia Kobiet, bo akurat te dwie imprezy i w Cegłowie, no nie są tyle, tylko właśnie olimpiady zorganizowano 8 marca. Siłą rzeczy o tej samej godzinie nie mogliśmy być w jednym i w drugim miejscu. Wybraliśmy Jakubów ze względu na to, że później była uczta sołecka w Cegłowie. Mamy fantastyczne zdjęcia, laureatki, również te, które i z Cegłowa, i z Jakubowa, te, które wezmą udział w finale powiatowym olimpiady tej wiedzy i rolniczej, i ekologicznej, i o gospodarstwie wiejskim, a więc także unijnym, to tam daje takie przykłady pytań, z czym gospodynie miały kłopot z odpowiedzią. Myślę, że MODR, ten siedlecki oddział, wymyśla ciekawe rzeczy, oby tego nie podchwytliwe zbyt mocno. No i nasza stała felietonistka, pani Ania Sikorska, pisze w tym tygodniu, proszę Państwa, o pochodzie obchodów. Tytuł troszkę mylący, bo tu, proszę Państwa, chodzi o to, ileż to świąt różnych mamy, na przykład w marcu. Bardzo dużo. Felieton żartobliwy. Myślę, że akurat mój dopisek tutaj, że pani Ania chce jakby uciec, bierze sobie urlop. Ja też chciałbym 17 marca w dniu swoich imienin przyjmuję jakieś życzenia, jeśli Państwo mają ochotę uciec, no ale nie mogę. Za dużo się dzieje. By Państwu dogodzić, ja nie mogę uciec nawet na parę dni. A tak bardzo chciałbym nieraz po prostu się wyalienować z tego środowiska, gdzieś w las, gdzieś w puszczę, może nawet Białowieską wyjechać i troszkę, nie to, że odpocząć, ale może psychicznie bardziej niż fizycznie. Między wsią a czcią. No właśnie, to jest ten artykuł okładkowy, który Państwu pokazywałem, bo właśnie sołtys miota się między uznaniem na wsi, no jeśli zostanie wybrany, no to na pewno takie uznanie ma, a tym docenieniem jego trudu przez władze, gminy oczywiście, niektóre nie doceniają trudu sołtysowskiego i jest tak jak jest. Nawet tych spotkań nie organizują. Myślę, że właśnie przykład Cegłowa jest wart naśladowania. Tak samo, proszę Państwa, jak przykład gminy Stanisławów, gdzie utworzono obwody szkolne bez pytań, a więc poszło gładko tym razem, o czym nie można było mówić, jeśli chodzi o budżet. Ochrzczeni miłością, to rzecz zaś o złotych godach w Dębem Wielkim. Byliśmy tam, mamy zdjęcia, mamy również całą litanię tych par. Szybko 2, 4, 6, 8, 10, 12 par w Dębem Wielkim, więc to jest taka norma dębska, że oni tam występują i właśnie wójt Kalinowski przygotowuje dla nich ucztę. Ucztę bardzo zasłużoną zresztą. Myślę, że każda para, która doczeka 50 lat wspólnego życia, już może nie tylko odebrać ten medal prezydencki, ale medal za życie. Za życie właśnie nie w pojedynkę, a we dwoje. Liczba różna dzieci, Państwo dowiedzą się właśnie z artykułu. I mądrze, proszę Państwa, zanurzeni, czyli rzecz o konferencji nauczycielskiej w szóstce mińskiej, w jaki sposób kultura, działania kulturalne, kulturowe nawet, wpływają na rozwój dziecka. Myślę, że też warto przeczytać nie tylko nauczyciele, ale również i rodzice. No i jeden już z ostatnich, tych większych artykułów, techniczni akademicy, czyli rzecz o tym, jak to mechanik, różne konkursy oprócz gimbitu, także konkurs właśnie związany z techniką przeprowadza. Dużo się dzieje w mechaniku, tak samo jak i w sporcie zresztą. Ostatnio Mazowia wygrała 3-1 z Ostrowią Mazowiecką.
Ostrów Mazowiecka, to jest ta Ostrów Mazowiecka, a nie ten Ostrów, bo ten to jest Wielkopolski. Kto nie wie, to bardzo proszę, tłumaczę, tak jak Biała Podlaska jest. Jadę do Białej Podlaskiej, tak? A Bielsko-Biała to są jeszcze inne peryferia naszego kraju. Warto znać nazwy, warto umieć je odmieniać i prawidłowo, tak samo jak jest Międzyrzecz tam na zachodzie Polski, a tutaj na wschodzie jest Międzyrzec. O, i teraz już jest łatwo wiedzieć Podlaski. Międzyrzec jest Podlaski, a Międzyrzecz właśnie Lubuski, tam gdzieś, prawda, koło Zielonej Góry. To też warto wiedzieć, nieraz w mediach naszych krajowych takie lapsusy językowe są. A więc sport, geografia przy okazji nam wyszła, noworodki. No i proszę Państwa, żeby już być teraz nie gołosłownym, to mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, no tak, 12 pozycji filmowych w tym tygodniu. Dużo, zazwyczaj 8, ale bardzo proszę, oglądajcie Państwo. No i z winy rutyny, rutyna to nie ta rutyna, o której my teraz myślimy, tylko właśnie pewien specyfik występujący w takiej bardzo, w takim żółtym krzewie, który już zaczyna teraz, proszę Państwa, kwitnąć. I zazwyczaj jest to krzew, chodzi o forsycję oczywiście, jest to krzew ozdobny, ale mało kto wie, że jeśli herbatkę sobie zrobimy, czy z liści, czy z kwiatów, to jest tyle tam właśnie tej rutyny, bardzo chwalebnej i zdrowotnej dla naszego organizmu. A więc czytajmy, patrzmy, obserwujmy i nie dajmy się wiośnie. A jeśli już mamy zamiar zdobyć wybrankę, no bo rzeczywiście wiosną to te, prawda, nasze potencjały rosną, to możemy ją zdobyć przy pomocy właśnie wspaniałego liryka, wspaniałego wiersza. Nie tylko o miłości, może o życiu właśnie warto napisać, albo przy okazji miłości o życiu, jak to właśnie Krzysio Szczypiorski przy okazji tego hymnu, tych maryjnych elegii pisze właśnie o życiu, o tych właśnie i karierowiczach, o tym świecie, który mu nie pasuje. No, przemijanie jest rzeczą ważną, ale ważniejsze jest, by to przemijanie przeżyć godnie i bez rutyny. Bez tej właśnie rutyny, która powoduje, że każdy człowiek zasklepia się w sobie. Trzeba być otwartym na innych ludzi. I myślę, że samo to, że my jesteśmy wśród innych, że nie jesteśmy tylko sam na sam z telewizorem, z ekranem telewizora, już dobrze o nas świadczy. Dzisiaj właśnie przed nagraniem przyszedł mężczyzna w moim wieku i powiedział, że żona założyła mu niebieską kartę. Pytam się, dlaczego? Troszeczkę tak z góry. Co, pan był niedobrym mężem? Pan bił żonę? No tylko raz mimochodem ją uderzyłem, ale naprawdę nie chciałem i tak dalej. Zaczęliśmy rozmawiać wychodzi na to. I doszedłem do takiego wniosku, że oczywiście my możemy sobie tutaj przed kamerą porozmawiać na ten temat, jak to właśnie ten związek małżeński trwa, ale trwa byle jak. Przestrzegajmy się, czy uchrońmy się właściwie przed byle jakością. Albo rzeczywiście, jeśli nie mamy ochoty, bierzmy rozwód, albo żyjmy jak Bóg przykazał. I to jest ta puenta, bo inaczej sobie trudno wyobrazić. Życzę Państwu jak najlepszych dni, bo już za tydzień spotkamy się wiosną. Już to będzie 22 dzień marca, a więc wiosna, panie sierżancie. I nie tylko, chociaż te zmiany w polskiej armii, widzę, prowadzą do wszystkiego dobrego, czyli ta dobra zmiana. Zmieniajmy też wszystko wokół siebie, ale nie rewolucyjnie. Ewolucja jest wskazana. I tak jak
mówiłem o tym człowieku, który ma problem, ma niebieską kartę. Szanujmy swoje kobiety, bo przecież kiedyś żeniliśmy się z kimś, kogo kochaliśmy. No chyba, że jest inaczej. Chyba, że ta miłość była z jakiegoś rozsądku lub powodowana na przykład ciążą niechcianą. No to wtedy my też sami ponosimy za to odpowiedzialność. Najlepszego, wszystkiego, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Już wiosną. Wszystkiego dobrego. Słychać TV.